Staniszów to duża wieś położona wśród wzgórz łomnickich w południowej części Kotliny Jeleniogórskiej. Miejscowość oddalona jest około 9 km od Jeleniej Góry, liczy obecnie około 700 stałych mieszkańców i przynależy administracyjnie do gminy Podgórzyn. Do Staniszowa można szybko i wygodnie dojechać autobusami komunikacji miejskiej. Kursują tutaj również busy prywatnych przewoźników. Po raz pierwszy wieś wymieniona jest w dokumentach biskupstwa wrocławskiego z roku 1305. Wiadomo, że w tym czasie właścicielem Staniszowa był Heinrich Runge, który gospodarzył tu do roku 1367, kiedy majątek zakupiła rodzina von Stange. Niewiele wiadomo na temat budowy pałacu. Jest jednak bardzo prawdopodobne, że już w drugiej połowie XVI stulecia istniała w tym miejscu budowla, która sto kilkadziesiąt lat później została rozbudowana w barokową rezydencję. W roku 1726 właścicielem Staniszowa zostaje hrabia von Schmetau. A po jego śmierci w roku 1766 wieś odziedziczyła jego córka Henrietta. Do roku 1784 majątek był w rękach Fryderyki Otylii von Schmetau, która poślubiła królewskiego rotmistrza księcia Heinricha 38 von Reusa i wniosła mu Staniszów w posagu. Książę zlecił rozbudowę pałacu i uświetnił jego wnętrza bogatą kolekcją obrazów. Trzy lata później, w roku 1790, dookoła rezydencji powstał tak modny wówczas park krajobrazowy, w którego obrębie znalazły się okoliczne lasy i malownicze formacje skalne Witoszy. Cały park był dostępny dla publiczności, która w XVIII wieku tłumnie odwiedzała Staniszów. Gości w równym stopniu przyciągała malownicza Witosza, jak również często opisywana pustelnia mieszkającego tutaj łomnickiego proroka Georga Richmana, a także gospoda zbudowana specjalnie dla odwiedzających wieś gości oraz Stondorferaj, słynna staniszowska wytwórnia likieru ziołowego. Od początku XIX wieku Staniszów należał do najczęściej odwiedzanych miejsc w Kotlinie Jeleniogórskiej. Jedną z największych atrakcji wsi był oczywiście pałac, stanowiący wówczas znane centrum życia towarzyskiego, tym bardziej, że rezydencja księcia von Reusa znana była ze swojej wyjątkowej gościnności, o czym świadczą zachowane do dziś okolicznościowe fotografie. Kolejne prace przy przebudowie pałacu rozpoczęły się na początku XIX stulecia. Powstało wówczas skrzydło ogrodowe rezydencji z charakterystycznym portalem i umieszczonym na nim herbem rodzinnym. W tej dobudówce powstała klasycystyczna sala ogrodowa z malowidłami krajobrazowymi odnowionymi na początku lat 30. XX wieku. Z inicjatywy księcia von Reusa powiększono także założenia krajobrazowe utrzymane w stylu angielskiego parku. Równolegle do głównego budynku powstała oficyna z charakterystyczną ośmioboczną wieżą. Na początku XIX wieku na wzgórzu Grodna powstał zameczek myśliwski księcia Henryka zbudowany w kształcie romantycznej ruiny z wieżą widokową. Po śmierci Heinricha von Reusa, pierwszego pana na Staniszowie, posiadłość przeszła w roku 1835 w ręce jego spadkobierców. Do zakończenia II wojny światowej wieś,
pałac, park i gospoda pozostawały własnością księcia von Reusa, a Staniszów cieszył się renomą jednej z najciekawszych turystycznych miejscowości w Kotlinie Jeleniogórskiej. Po wojnie, po wywłaszczeniu i wypędzeniu właścicieli majątku, pałac przekształcono na dom wypoczynkowy, a następnie na ośrodek szkoleniowy Straży Pożarnej, która w latach 1981-1985 przeprowadziła w obiekcie kompleksowe prace remontowe. W roku 2001 pałac zakupił prywatny przedsiębiorca Wacław Dzida, który swoje pierwsze spotkanie z zabytkowym obiektem wspomina jako zdarzenie zupełnie przypadkowe, ale brzemienne w skutki. Całkiem przypadkowo trafiłem do Staniszowa i mając w ręku stary przedwojenny przewodnik, stwierdziłem, że jest pałac, który warto obejrzeć. I to był taki pierwszy kontakt, może nie miłość od pierwszego wejrzenia, ale obiekt, który mnie bardzo zainteresował. Obecnie w Staniszowskim Pałacu działa luksusowy hotel i restauracja. Podobnie jak niegdyś, tak i teraz, obiekt stanowi cel wielu wycieczek, a także indywidualnych turystów odwiedzających Staniszów. Przywrócenie zabytkowi stanu dawnej świetności wymagało jednak wielu żmudnych i kosztownych zabiegów. Pałac przez ostatnie 10 lat był nieużytkowany. Ostatnim właścicielem była Straż Pożarna, która na początku lat 90. przekazała obiekt na rzecz Skarbu Państwa. Strażacy w sposób wyjątkowy przysłużyli się temu obiektowi, zadaszając go dachem miedzianym. Także to zapobiegło całkowitemu zniszczeniu. Nie wszystkie jednak metody zabezpieczenia i odnowy pałacu zastosowane tutaj przez strażaków w trakcie remontu przeprowadzonego w latach 80. XX wieku uznać należy za właściwe z punktu widzenia wiedzy o konserwacji zabytków. Wszystko pociągnięte farbą olejną, przykryte kilkoma warstwami posadzki, do których trzeba było się dopiero dokopywać, żeby odtworzyć pierwotną substancję tego pałacu. Dookoła pałacu rozciąga się wspaniały park, założony pod koniec XVIII wieku przez księcia Heinricha von Reusa. Zajmuje on obecnie znacznie mniejszą przestrzeń niż dawniej, ale tak samo jak niegdyś urzeka swoim pięknem i spokojem. Zazwyczaj park był ozdobą pałacu, to tu może sytuacja jest odwrotna, to pałac jest ozdobą parku, bo jeśli patrzymy na pałac, dosyć prosta bryła, szczególnie zewnętrzna, brak zdobień na elewacji zewnętrznej, natomiast sam park, no, różnorodność drzewostanu, ukształtowanie terenu poprzez stawy, grupy skalne, wzniesienia, to powoduje, że jest to jedno z najciekawszych założeń parkowych na naszym terenie. Izabela Czartoryska, która odwiedziła w Staniszów na początku XIX wieku, również opisuje ten park i pałac jako miejsce bardzo romantyczne, bardzo romantycznie położone i urządzone z wielkim smakiem. Na dwóch kondygnacjach pałacu znajdują się 23 dwuosobowe pokoje gościnne. Zamiast numeracji 12 pokojom pierwszego piętra nadano nazwy miesięcy, natomiast pomieszczenia drugiego piętra opisane są znakami zodiaku. Każdy z pokoi posiada indywidualny, przypisany swej nazwie wystrój. W pałacu znajdują się sale o szczególnym przeznaczeniu. Jedna z nich to wielka sala balowa, gdzie odbywają się koncerty i inne prezentacje artystyczne. Drugą jest sala na parterze, w której od kilku lat wystawiają swoje prace znani jeleniogórscy plastycy. W 2004 roku powołaliśmy fundację skupiającą kilkunastu artystów wokół siebie. Po pierwsze są to artyści plastycy, znakomici malarze, których prace prezentujemy i konsekwentnie promujemy od tych kilku lat w Galerii Pałac Staniszów. Dużym powodzeniem cieszyły się dwukrotnie w tym roku organizowane warsztaty operowe. Staramy się, żeby pałac również żył kulturalnie i artystycznie. Myślę, że to bardzo ważne, że sam mur, zabytkowy mur nie wystarczy.
Pałac w Staniszowie stanowi tło i osnowę wielu legend i opowieści związanych z zabytkiem i jego najbliższym otoczeniem. Część z nich łączy historię rezydencji z wizytami rzepióra, czyli ducha gór, który wyjątkowo często odwiedzał wieś i jej okolice, najczęściej pomagając mieszkańcom. Spora ilość tych opowiadań krążących wśród lokalnej ludności mówi także o bardziej prawdopodobnych i realnych wydarzeniach. Są legendy, które mówią o połączeniu pałacu z ruinami zamku księcia Henryka w Staniszowie, o potajemnych przejściach z pałacu na część folwarczną. Jak do tej pory nie udało nam się dotrzeć, odkryć tych przejść, ale myślę, że wszystko przed nami. Pałac w Staniszowie i jego powojenne dzieje nie odbiegają od losów innych dolnośląskich zabytków, które w czasie PRL-u wykorzystywano niezgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem, umieszczając w nich domy wypoczynkowe, PGR-y, schroniska, szkoły lub domy kultury. W powojennej socjalistycznej rzeczywistości turystyka jako gałąź gospodarki traktowana była raczej po macoszemu. Dopiero od czasu przemian politycznych w Europie Środkowej i Wschodniej sytuacja i kondycja zamków, pałaców i otaczających je parków znalazła się powtórnie w centrum zainteresowania. Do tego czasu wiele zabytkowych obiektów przestało istnieć, inne znajdują się w stanie bliskim ruinie. Przy okazji niejako okazało się, że działalność konserwatorska i restauratorska, jak również utrzymanie tych obiektów ze środków państwa nie są możliwe. Prywatne inicjatywy udowadniają jednak, że istnieje realna szansa ratowania zabytków i kultury regionu, o ile znajdą się pasjonaci, którzy zaangażują się w odbudowę i odpowiednie wykorzystanie obiektów. Myślę, że jest to jedyna droga dla naszego regionu. To przede wszystkim rozwój turystyki, a bogactwo, jakie posiadamy poprzez obiekty zabytkowe, pałace, kościoły, to należy podkreślać, to należy sprzedawać gościom na zewnątrz, bo to jest nasza największa atrakcja na tym terenie. Doświadczenia ostatnich lat pozwalają żywić nadzieję, że Kotlina Jeleniogórska może ponownie stać się ważnym i atrakcyjnym regionem turystycznym. Niewątpliwie ukoronowaniem dotychczasowych dokonań w tym względzie byłoby wpisanie całej Kotliny na listę UNESCO i uznanie jej za światowe dziedzictwo kultury.